Kilka faktów musimy zebrać do kupy. Sięgnijmy sobie do statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, z których wynika, że na sam COVID-19 w ostatnie 10 miesięcy umarło nieco ponad 5 tysięcy osób. Jeżeli przyjmiemy inne statystyki z innych krajów Europy Zachodniej, a także z Polski, ile osób umierało na grypę w ostatnich latach każdego roku, no to wiemy, że jest to taka liczba graniczna, minimalna. Od 5 do 10 tysięcy chorych na grypę umierało właśnie w związku z tym patogenem. Co jest istotne, teraz praktycznie nie diagnozuje się choroby grypy, diagnozuje się tylko i wyłącznie COVID-19. Polacy dostrzegają, że nic tak naprawdę w Polsce nie dzieje się nowego, że ta pandemia praktycznie wygląda w taki sam sposób, jeżeli chodzi o przebieg choroby, jak grypa w roku 2019, 2018, 2017 i lata wstecz.